szczególnie wychodząc na drugą połowę, chłopaki jakby zostali trochę w szatni głowami i stąd się wzięła druga bramka dla gospodarzy, którzy ambitnie wyszli w drugiej połowie. Ale no znowu fajnie chłopaki zareagowali na stratę bramki i chcieli grać lepiej w piłkę i naprawdę w drugiej połowie to już dużo lepiej wyglądało, o czym świadczy wynik i sytuacje, jakie stwarzaliśmy. Pierwsza połowa ciężko, na pewno chłopakom się grało, pewnie ze względu na to, że boisko jest naprawdę duże i fajne, ale jakoś nie mogliśmy się przestawić na tą szerokość boiska. W drugiej połowie już to wyglądało dużo lepiej. No brawa dla chłopaków, bo oni zrobili super robotę, najważniejsze. No, wyrastamy na mocną drużynę. Spokojnie, spokojnie. Trzeba studzić tam jakieś wybuchy. Dokładnie, spokojnie, mamy robić robotę, mają chłopaki grać super w piłkę, mają być wzmocnieniem dla drużyny seniorskiej za jakiś czas i oni mają się uczyć grać w piłkę i być lepszym, a wynik to jest, tak jak mówiłem już wcześniej, sprawa drugorzędna. Fajnie, że jest ten wynik przy tej fajnej grze, ale patrzymy spokojniutko, z chłodną głową do przodu. Zapraszamy serdecznie na najbliższy mecz ze Stalą Mielec u nas w Zagórzu w sobotę o godzinie 14. No, można się spodziewać ciężkiego meczu, ale my nosimy głowę do góry.